Unia Europejska wyeksportowała 77 milionów dawek. Unia Europejska wyeksportowała 77 milionów szczepionek przeciw COVID-19. Od 1 grudnia 2020 rok. Unia Europejska wyeksportowała około 77 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 do 33 krajów, poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak podaje Reuters, von der Leyen przekazała też przywódcom, że jak dotąd 18,2 milionów obywateli Unia Europejska, czyli 4,1% populacji, zostało zaszczepionych dwiema dawkami. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w Polsce wykonano 5 381 726 szczepień, z czego 1 857 517 drugą dawką. Według slajdów pokazanych przywódcom przez von der Leyen 27 państw Unia Europejska podało około 62 milionów dawek z 88 milionów, które dostarczyli dotąd producenci. Unia Europejska szacuje, że w pierwszym kwartale otrzyma 66 milionów dawek od koncernów BioNTech Pfizer, 10 milionów od Moderny i 30 milionów od AstraZeneca. Tymczasem AstraZeneca zobowiązała się w umowie z Unią Europejską do dostarczenia 90 milionów dawek w pierwszym kwartale i kolejnych 30 milionów w grudniu, wynika z dokumentu. W drugim kwartale 2021 rok. Unia Europejska oczekuje 200 milionów dawek od BioNTech Pfizer, 35 milionów od Moderny, 70 milionów od AstraZeneca i 55 milionów od firmy Johnson & Johnson. Według informacji Reutersa zobowiązania umowne AstraZeneca dotyczyły 180 milionów dawek w drugim kwartale.